składamy bramkę w tej chwili zdobytą przez Sanogo, piłkarza, który tylko w tej akcji właściwie zabrał. Tu będzie widać ewentualnie, czy był ten spalony, czy idealnie się ustawił. Pana zdanie, panie trenerze? No to jest, kamerę mamy tak ustawioną, że nie bardzo tutaj możemy powiedzieć na 100%. Nóżki były w linii, ale no tak, co zresztą to ciężko powiedzieć. Ciężko jest powiedzieć, czy coś było, czy nie. I w takiej sytuacji z reguły się idzie z duchem gry i puszcza się to, tak jak to widzieliśmy tutaj na Lidze Mistrzów. Ale jeszcze raz chciałbym podkreślić znakomitą grę Łukasza Opiszczka. Pan się oczywiście przychyla do zdania przedmówcy, panie trenerze. Tak, oczywiście, no i wiele można o tym spotkaniu powiedzieć, emocji nie ma za wiele, nie jest to pasjonujące widowisko. Musi tą piłkę przyjąć i drugim zagraniem sprowadzić do nogi ewentualnie... Alexis! 2-0 Alexis Sanchez! Strzela jak maszyna, 10 kolejny mecz, 10 bramka Alexisa Sanchez. Naszego zawodnika Łukasza Piszczka, bo on w tym meczu zdecydowanie się wyróżnia i może oglądamy bramkę w tej chwili zdobytą przez Sanogo, piłkarza, który tylko w tej akcji właściwie zabrał. Tu będzie widać ewentualnie, czy był ten spalony, czy idealnie się ustawił. Pana zdanie, panie trenerze? No to jest, kamerę mamy tak ustawioną, że nie bardzo tutaj możemy powiedzieć na 100%. Nóżki były w linii, ale no tak, zresztą to bardzo ciężko powiedzieć. Ciężko jest powiedzieć, czy coś było, czy nie. I w takiej sytuacji z reguły się idzie z duchem gry i puszcza się to, tak jak to widzieliśmy tutaj na Lidze Mistrzów. Ale jeszcze raz chciałbym podkreślić znakomitą grę Łukasza Opiszczka. Pan się oczywiście przychyla do zdania przedmówcy, panie trenerze. Tak, oczywiście, no i wiele można o tym spotkaniu powiedzieć, emocji nie ma za wiele, nie jest to pasjonujące widowisko. Musi tą piłkę przyjąć i drugim zagraniem sprowadzić do nogi ewentualnie... Alexis! 2-0 Alexis Sanchez!